W Sędziszowskim Domu Kultury można było usłyszeć największe światowe przeboje trzech tenorów i najpiękniejsze arie i duety operetkowe w wykonaniu solistów Opery Śląskiej w Bytomiu oraz artystów scen operowych. Koncert zorganizowano 27 maja w ramach Dni Sędziszowa. Już po raz drugi scena Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury gościła artystów muzyki operowej. Sala widowiskowa ponownie wypełniła się po brzegi. Koncert prowadził Marek Wiatr. W 2016 roku mieliśmy przyjemność być tu w Sędziszowie. Wspaniała publiczność i teraz powtarzamy koncert. Jest to gala operetkowa poszerzona o trzech tenorów, solistów Opery Śląskiej, solistów Opery Krakowskiej i będą śpiewać największe przeboje znanych trzech tenorów, ale i nie tylko, bo przeboje również Jana Kiepury. Pury, jego piosenki filmowe i myślę, że to będzie duża atrakcja dla tutaj publiczności. Artyści dostarczyli publiczności wielu wspaniałych przeżyć. Okazuje się, że ten rodzaj scenicznego dzieła ma coraz więcej zwolenników. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko się nie. Tej wyśnionej, wymarzonej dom serce me. Swój ideał ma każdy on, niebo ona. I każdy lasku, gdzie si już niegdyś stradał. Ale ja milion żen mam rad, a niebo dwa, dewenki wszak nie chybi. Tak si berg te robi slibat, chtel tra la 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 la. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko się. Te koncerty się nam nasiliły, jest bardzo duże zapotrzebowanie na te koncerty i no, gdzie występujemy, zawsze tam brakuje biletów i tych biletów już nie ma, czyli świadczy to o tym, że publiczność jest spragniona tego typu muzyki. Ja myślę, że wiąże się to z tym, że żyjemy w bardzo takim czasach trudnych, szybkich, że ludzie szybko żyją i chcą jakoś od tej rzeczywistości się oderwać i myślę, że operetka i piękna muzyka no, jest takim momentem, kiedy przychodzi widz do teatru czy do opery i odpoczywa od tego wszystkiego. Koncerty cieszą się największą popularnością wśród dojrzałej, starszej grupy społecznej. Niestety młodzi ludzie wciąż nie chcą się przekonać do takiej muzyki, mówi Marek Wiatr. Ja mam przyjemność od 15 lat prowadzić taki festiwal w Żarnowcu, gdzie Maria Konopnicka mieszkała i dostała w darze ten dworek. I to też obserwuję, że no niestety nie ma młodych ludzi na tych koncertach operowych, raczej przychodzą osoby starsze i myślę, że to nie jest dobre, bo to świadczy trochę o tym, że ta młodzież gdzieś wyjeżdża, a całkiem po prostu ta muzyka ją nie bardzo interesuje. Także tu jest jakaś taka luka, którą uważam, że powinno się wypełnić i tą młodzież ściągać tutaj właśnie na tego typu przedstawienia. Niezwykłe połączenie słowa, muzyki, plastyki, ruchu oraz gry aktorskiej w największych światowych przebojach oraz najpiękniejszych ariach i duetach operetkowych. Tego doświadczyła sędziszowska publiczność podczas koncertu. Występ artystów operowych pozwolił mieszkańcom na chwilę odizolować się od rodzajów muzyki, które obecnie dominują i są w modzie. Czardaszem to dopiero szczyt. Idzie w kołton węgierski, cały świat przed.